Witamy Państwa na konferencji prasowej przed meczem 22. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w której Korona Kielce zmierzy się na Suzuki Arenie z Miedzią Legnica. Jest z nami trener gospodarzy, pan Kamil Kuzera. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Trenerze, trzy pytania przed piątkowym spotkaniem. Zaczniemy od pierwszego. Jak wygląda sytuacja kadrowa? Czy poza pauzującym za kartki Mario Zebiciem i kontuzjowanym Kornelem Kordasem wszyscy są gotowi do gry? Wszyscy są przygotowani, także przed nami jeszcze dwa zajęcia przed tym meczem, ale na tą chwilę wszyscy są gotowi i przygotowani. Gdyby udało się wygrać z Miedzią Legnica, miałby trener najlepsze statystyki w historii trenerów Korony. Jak w takim razie zagrać, żeby te trzy punkty zostały w Kielcach? Co do pierwszej części pytania, kompletnie nie zwracam na to uwagi. Tak naprawdę skupiamy się na tym, ja przede wszystkim, żeby każdy dzień przepracować jak najlepiej, bo tak też się umówiliśmy z drużyną, że tylko solidny trening codzienny daje nam szansę na to, żeby móc rywalizować o punkty z przeciwnikiem. Druga część pytania, jaka to była? Druga część pytania, jak zagrać, jaka recepta jest na to, żeby trzy punkty zostały w Kielcach? Tu już wrócę do poprzedniego pytania. Jak zagrać? Przede wszystkim skupiamy się na swojej robocie i tutaj, tak jak mówię, podstawą do tego, żeby móc szukać swojego szczęścia w meczu jest codzienna praca i na tym się skupiamy. Swój pomysł na ten mecz na pewno mamy, ale jeszcze jest dwa dni do meczu, także na razie sobie tym nie zawracamy głowy. W związku z doniesieniami różnego rodzaju medialnymi o zbliżającym się lockdownie w Polsce pojawiło się też pytanie, czy drużyna przygotowuje się na ewentualne wstrzymanie rozgrywek Fortuna pierwszej ligi i czy macie w związku z możliwością zaistnienia takiej sytuacji plan B, aby zawodnicy pozostali w formie? Przede wszystkim to na razie nie mamy jasnych takich sygnałów, żeby tutaj coś miało być wstrzymane. Natomiast ta sytuacja już była w tamtym roku, także już jesteśmy jakby powiedzmy doświadczeni w tym temacie i na pewno jeżeli taka sytuacja się przytrafi, to zareagujemy w odpowiedni sposób.